Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBKI, a dziś znajdujemy się ponownie w Doomie. Moi drodzy, kolejna mapa już załadowana. Olivia Pierce, przywódczyni kultu UAC, próbuje otworzyć bramę do ich wymiaru, co doprowadzi do końca świata. Kolejna dusza, którą zawładnęło piekło. Olivia zwiększyła moc wieży Argentu, wykorzystując ją do wywiercenia dziury w demonicznym wymiarze, by wypuścić przez nią armię zła, nim przebije się się ona do ich świata, musisz dezaktywować wieżę, wyłączając filtry energii znajdujące się w różnych miejscach kompleksu naziemnego. Muszę przyznać, że jak nie lubiłem tego typu gier jak Doom, początek końca, jak ich nie lubiłem, tak teraz po prostu, ta gra mi tak po prostu jara. To jest dla mnie niesamowite. Olivia używa wieży, by wywiercić w naszym wymiarze dziurę wiodącą do ich świata. Możesz powstrzymać ją przed otwarciem bramy, wyłączając filtry indukcyjne wieży. Filtry indukcyjne, czyli filtry, jakby ktoś był zainteresowany, to są filtry raczej LC, ewentualnie LR, czyli induktor, w tym wypadku cewka kondensator, albo cewka, tak, cewka kondensator, dobrze mówię, albo cewka rezystor, czyli LC i LR. Ogółem są jeszcze różnego rodzaju wariacje, jakby ktoś był zainteresowany filtrów, ale no nieważne. Musimy go wysłuchać. Zaleca się zatem, by podczas działań na powierzchni pracownicy trzymali się blisko siebie. A nie, po prostu to jest ten, to jest monitor, którego oczywiście nie zauważyłem. PSI, to jest chyba ciśnienie, które może wytrzymać coś, ewentualnie ten, powierzchnia i dobra, nieważne. Walić co? Nie będziemy się skupiali na takich pierdołach, w sensie, ja bym tutaj pewnie dużo technikali zaczął walić po kolei. O. Co ja tutaj chcę zejść? Bo czy niczego tutaj na pewno. O, proszę bardzo, widzicie? Wiedziałem, że warto tutaj schodzić. Ha! Mądrzejszy. Które powiem wam, że mimo że tutaj mamy ten poziom dowal mi, to ja się czuję naprawdę. Ja się czuję naprawdę jakbym grał w wyzwanie idealne dla mnie. Powiem, że nie jestem jakimś specjalnym fanem Dooma, tak jak mówiłem. Czy nie jestem obeznany z mechanikami tych gier Doomopodobnych. Czy na pewno nic nie było, raczej nie. Co jest? Gdzie jesteście? Skubańcy? Chyba oni są u góry. Tak przynajmniej to wygląda, w sensie brzmi. Dobra, hops. A, jesteśmy. Co to jest? Jakaś runa? Wyzwanie runy. Użyj strzały bojowej, by miałaś 15 diablików, nim skończy się czas. 10 sekund. Różnie, zwiększa zasięg przyciągania przez ciebie upuszczonych przedmiotów. Rozpocznij wyzwanie. Oj tak. Oj tak. Takie wyzwania to ja rozumiem. Kurde, i te pentagramy, kurde, one są, nie wiem dlaczego, ale wszystkie takie rzeczy runiczne bardzo mnie jarają pod kątem tego, jak są złożone, jak to fajnie wygląda. Dla mnie to jest na przykład atrakcyjne pod kątem po prostu jako run, tak? To wygląda po prostu artystycznie dobrze dla mnie. Dobra, lecimy, moi drodzy. Rozpocznij wyzwanie, mam czas 10 sekund. 1. Dobra. A ja miałem strzelbą ich chyba zabić, tak? Dobrze pamiętam, halo. Jesteście skubańcy. 4. Nie dam rady chyba. A, bo każdy zabójca nadaje trochę więcej czasu. Okej, okay. To jest spoko. Też nie można dać się zabić, co najważniejsze. Okej, okay. Chyba za zabójstwo chwały są 4 sekundy. Jak patrzę. Niestety nie mamy tutaj wybuchowego strzału mojego ukochanego. A zabójstwa chwały można wykonywać i one się liczą. Okej, okay. To jest spoko. Chodźcie tu, skubańcy. Leży. Nie dostajemy jednak HP za zabójstwa chwały. No i jest, dziękuję. Ach, tak. Zobaczcie, jak wchodzi ten riff, to ja po prostu umieram i po prostu mam ochotę headbangować. O, piękne. Piękne, naprawdę, cudowne. Nie wiem dlaczego, kurde, ta muzyka z Umano jest tak dobra. O, dobra, wracamy tutaj, moi drodzy, do obiektu Argentu. Argentu, przepraszam. Dostaliśmy przynajmniej dzięki temu jakieś fajne wyzwanie. Wyzwanie runy. Runy. W zakładce run możesz przeglądać dostępne runy i się w nie wyposażyć. Możesz także sprawdzać też postępy ku ulepszeniu każdej z nich, które zostały zdobyte, a także wymagania do odblokowania dodatkowych gniazd na runy. Oczywiście tutaj wyposażmy próżnię, bo tylko to mamy. Na razie mamy pozostałe gniazda zablokowane i chyba tylko będą 3 gniazda. Tak? Tak, tylko 3 gniazda będą. I więc trzeba nad tym pomyśleć też troszkę, jak będziemy to już mieli. No i co dalej? Co dalej? Na razie punktów pancerza nie mam żadnych. Tak? No tak. A mam chyba zręczność tutaj teraz odblokowaną. Szkoda, że tak szybko wydają tamte punkty pozostałe, no ale trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej.
Tak to było. Zobacz, teraz ta runa jest tutaj rozwalona, nie? Kurde, to było fajne. Ja chcę tych wyzwań więcej. Oj tak, te wyzwania są naprawdę, naprawdę super. To muszę przyznać. One są naprawdę... Dobrze, dobrze zrobiony element gry. Tutaj jakbym się dostał, to coś mi to da? Nie, to jest po prostu miejsce, z którego mogę przeskoczyć tam. Okej. W porządku. W porządku. Idziemy w takim razie. Zwisające zwłoki i kolejny z pentagramów. Znaczy to nie wszystko są pentagramy, znaczy oczywiście ma tutaj jakąś pełną gwiazdę czy coś, na przykład zobaczcie, tutaj nie mamy te pentagramu, ponieważ nie mamy tych linii skośnych, tak, które przechodzą przez wszystkie miejsca, poza tym to jest, dobra, okej, to jest pentagram biały, to jest pentagram czarny, jakby kogoś bardzo interesowało, tylko to ja mówię, brakuje tych linii niektórych, nieważne. Ja umiem, kiedyś się nauczyłem rysować pentagram, nie pytajcie jak, po prostu nudziło mi się i potem na każdej lekcji po prostu pisałem, bo było łatwo. Znaczy, jak mi się wynosiło, to jest po prostu dobre, jak na przykład się ćwiczy, bo akurat wtedy grałem w osu, jak się ćwiczy na przykład właśnie rękę do grania w osu. Nieważne, wyrzutnia rakiet. Nowa broń. Ja nie mamy blokada pod stacji, nie możemy z tym nic zrobić na razie. Wiecie co? To znaczy, że ja chcę wziąć strzelbę i się na nich bić. O tak, o tak. Pięknie zaczynamy, moi drodzy, już. Widzę. FK. Jeb go w mordę jego własną łapą. Oh, i ten starczą poszedł bardzo szybko. To jest super. Okej, okay, jeszcze wy skubańcy? To macie jeden, drugi już nie żyje. Jezu, co tu się dzieje w ogóle? Zresztą ta gra jest tak cudowna. Gdzie jesteście kolejni? Tu jesteś. Leżysz, dziękuję. Elo. Kolejny? Leży, dziękuję, elo. Uj, teraz ten gnój. Tego nie lubię. To są te pociski, które się przebijają oczywiście już teraz. Bo pamiętajcie, że zrobiliśmy takie ulepszenie ostatnio. Dziękuję po koledze. Te zabójstwa. Jeszcze mnie coś... No, jeden przeżył gnojek. Mnie... Teraz irytuje. To mi się nie podchodzi od tyłu. Można zarobić strzelbą czy coś. Dobra, czy mogę tutaj wejść? Tak, mogę. A czy mogę wejść tutaj? Pewnie mogę, tylko jeszcze się musiałby nauczyć jak. Dobra, na razie może pojedźmy dalej. Ja nie przejmuję się tym, bo nie chcę też za dużo czasu zmarnować na to. To jest jakaś skrzynia, o! To jest za skrzynia. Okej, okay, amunicja, spoko. Już niech tam coś biegało. Możliwe, że nawet biega. Tam widziałem robota oczywiście też. Naszego ukochanego, małego. Tutaj potrzebujemy czerwonego chyba... Albo jest brak dostępu, albo potrzebujemy czerwonej karty, więc... Na razie to olewamy. Jest kolejne siedlisko, tak? Okej. Okay. Rozwalałem pana kolegę. Kurde, jak to się idealnie wszystko jeszcze w ogóle zgrywa z tym bitem, tak? Jak to po prostu tak pięknie wchodzi. To jest aż muzyka dla moich uszu, tak? Dobra. No i zaczynamy, moi drodzy, rozpierdziel znowu. Na to właśnie czekałem. O, skubaniec tutaj przyszedł. Nie lubię cię, panie kolego. Powinien pan o tym już od dawna wiedzieć. O tak, wyrzutnie ra... O Jezu. O tak, to jest to. Jezu, jak się to wszystko tak dobrze jeszcze zgra z muzyką, to jest przecież złoto. To jest złoto. Panie, co pan mi tu odwala? Nie trafiłem w tego akurat co chciałem, a i tak wyszło pięknie. Skubaniec przeżył jeden cios z wyrzutni. Długo już nie pożył potem. Tak, gdzie jesteś? Gdzie jesteście jeszcze? Tu. Uwielbiam. Uwielbiam. Rozpierdol w tej grze to jest takie złoto. Ja naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ja mogłem w nią nie zagrać. Ja widziałem z niej gameplay chyba po części, tak jak mówiłem chyba kiedyś już. Nie wiem, 2 czy 3 odcinki. Chyba nie obejrzałem jej całej w końcu. Ale że oglądałem uroka, jak chyba zaczynał dopiero streamować czy coś tego typu. Nie pamiętam szczerze mówiąc, tak jak mówię. Ale nie zachwyciło mnie to jakoś na tyle. Po czym teraz ja w tę grę gram i to jest takie... O mój Boże, dlaczego ja to tak zostawiłem, nie? Ja mówię wam, moi drodzy, jeśli was na przykład nie jara ten gameplay, to polecam osobiście zagrać po prostu samemu. Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby się przekonać jednak do tej gry. Bo to ja mówię, ja na przykład nie byłem nigdy fanem Doomów, nic tego typu. A to co ja widzę tutaj... To jest absolutnie zaprzeczenie tego, co do tej pory myślałem o tej grze. Dostaliśmy informację o personelu. Tutaj mamy piłę, a na razie piły nie potrzebujemy. Informację o personelu dostaliśmy. O wedze, dokładnie mówiąc. AMD znowu w natarciu. Troszkę śmieszkując, ponownie.
Ładny, taki sam śmieszek miałem już wcześniej, ale podoba mi się ten śmieszek po prostu. Dobra. Ja wiem, że mamy dwa miejsca, w które możemy iść. Chodźcie tu, panowie. Ciebie biorę na dwa hity. Też leżysz. Dziękuję. Tak. Każdy koniec cios, nie wiem, dla mnie jest po prostu strasznie mi jara. No taka pierdoła, że zwykłego przeciwnika zabijemy po prostu w ten sposób. To jest satysfakcjonujące. I tego jest dużo i to mi się nie nudzi, to najlepsze. Znaczy okej, jakby ktoś mi powie, ej, ile ty lepiej grałeś w tę grę? Dopiero drugą godzinę, znaczy no, w sumie tak, dopiero drugą godzinę kończysz, coś tego typu. O, proszę bardzo, apteczka. Chętnie wezmę. 125 HP to jest na razie maksimum, też trzeba pamiętać, i chyba 75 punktów tarczy. Ja nie miałem czegoś tutaj zrobić, bo mi się, że coś się tutaj świeciło przez ten cały czas. A jest coś. Jest wzmocnienie. Ha! Spoko. Chętnie wezmę. I to można sobie na przykład rozwinąć znowu HP. Mamy tarczę, HP i co jeszcze? Czekajcie. I amunicję. Amunicja... Jak nam się częściej kończy. Więc... Tak, bo to jest tylko miejsce na amunicji, więc ja sobie chyba ulepszę zdrowie po prostu, moi drodzy. Ja sobie po prostu ulepszę zdrowie. Oj, warto było tutaj wejść. Fajne rzeczy, tylko że kurczę, najlepsze jest to, że to nie jest liczone jako sekret. I zastanawiam się, gdzie są te, rzeczywiście te sekrety i jak bardzo one są głęboko tutaj pochowane w tych poziomach, nie? Bo to jest dosyć interesujące. Ale fajnie, jeśli naprawdę tak fajnie to zrobić z tymi sekretami, że one są rzeczywiście takie trudne do znalezienia i tylko prawdziwe pani je znajdą, to jest ciekawe. Musisz usunąć oddzielnie każdą z soczewek. Ostrożnie otwieraj zawiasy. Ostrożnie otwieraj zawiasy. Wykryj to zanieczyszczenie energetyczne. Nie trzeba niszczyć mechanizmu produkcji energii Argentu. Niby nie, no ale jednak. Słuchajcie, myślałem, że już tutaj będzie jakiś sekret. Już miałem takie oho, czyżby się tutaj opuściła ta? Mina, no niestety chyba nie, chyba że... Poczekajcie, tędy? Nie. Liczyłem szczerze mówiąc chyba na troszkę zbyt wiele. Pamiętam, że był taki... W pierwszym Doomie było parę takich sekretów, że właśnie były windy. Dlatego gdzie ja teraz muszę pójść? Dajcie mi chwilkę. Muszę ogarnąć mapę. W tę stronę na razie nie pójdę. No nie, przepraszam, w tę stronę mogę pójść. Tutaj... to musiałbym zejść do góry. Tu mamy coś jeszcze. Tu mamy trochę rzeczy, Jezus, straszna mapa. W tę stronę mogę iść, to musiałbym się obrócić. Chyba gdzieś tutaj. Właśnie tam mnie jeszcze nie było. Idziemy, moi drodzy. No to jest ewidentnie jakieś wejście. A tutaj byłem właśnie przed chwilą. Tak, bo tam znalazłem amunicję. I tutaj mnie ewidentnie jeszcze nie było. Okej, no taka lodowa mapa troszeczkę bym powiedział. Niespecjalnie dla demonów przyjazna, chyba. Tam jeszcze jesteś jeden. O, mnie trafił. Baniec. Jeb, leży. Kolejny też leży. Niszczymy to. O, fuck. Ten gnój. Najgorzej. Nie lubię tych starczy. Już mówiłem o tym, bo oni mnie bardzo często potrafią w bardzo głupi sposób zabić. W sensie dla mnie bardzo głupi, tak? Wow. Czy ja właśnie zrobiłem rocket jumpa? Czy tutaj da się robić rocket jumpa? Ej, to by było ciekawe. Bo pytanie, gdzie jest punkt kontrolny, bo wydaje mi się, że powinien być po tym, jak zniszczyliśmy tamte dziadostwo. Ale to może być ciekawe. Tak, dokładnie też w tym miejscu jest. W tym razie wracamy się. Idziemy tam jeszcze raz, dosłownie momencik to zajmie, więc nie ma do końca sensu, żebym to pomijał. Powiem wam, że naprawdę fajne. O, czekajcie, a tu jest coś jeszcze. Tego nie widziałem. Zmienię naprawdę. Czy ja naprawdę to zrobiłem? O mój Boże. I to było lamerskie. Macie do jakiejś lamy, jak będziecie robili jakąś kompilację faili rybka. Jeszcze raz. Powiem, że też graficznie mi się mega gra podoba. W sensie jest tak nierzeczywiste, że po prostu jest dobre. Bo ta gra nie stawiała na jakąś mega rzeczywistość, mam takie wrażenie. Czekajcie, stąd będzie mi łatwo tutaj wejść. Gdzie mnie to zaprowadzi? Na niższą kondygnację. Okej. Jakby wiemy też, gdzie jeszcze możemy pójść potem. Czy coś jest? Nie? No, umieraj. Dziękuję. Leży? Jego kolega też już leży. I mamy tutaj modyfikację stroju, moi drodzy. Ha! Mówiłem, że było warto jednak.
sprawdzić. Warto było umrzeć. Kappa. Znaczy, no to są żetony pretorskie, to będę nazywał ulepszeniami. Będzie mi po prostu wygodniej i łatwiej. Takie wrażenie. Dobra, skakujemy tutaj z powrotem. No co, czas słyszę, jakby coś chodziło. To mnie trochę martwi. O, patrz, tam jeszcze coś jest. Kurde. Ta gra ma rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze zrobione te poziomy. W sensie, jak się chce, to się tutaj znajdzie coś jeszcze ciekawego. Okej, okay, mamy przede wszystkim zbroję. Coś jeszcze? Tu jest coś jeszcze. O, jest robocik, no proszę bardzo. Panie kolego. Mikrorakiety, uderzenie cieplne, bomba ogłuszająca. Bomba ogłuszająca. Chyba, czekajcie, czy jeszcze... A, bo to jest chwila, to jest do czego? To jest do karabinu plazmowego, a to jest do wyrzutni. Znana detonacja, raczej nie. Naprowadzanie, to może być ciekawe, ale myślę, że mimo wszystko kupię sobie bombę ogłuszającą dla plazmówki. Oj tak, dobra. No i na razie to wszystko. Widzicie, moi drodzy, ale było tutaj warto pójść. Ale tu było warto pójść. Na razie całą amunicję mam na maksa. W sensie tą, którą mogę z tego zebrać. Na razie wracamy, moi drodzy. Oj, 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 dobrze, że mnie tam zabili. Widzicie, czasem naprawdę warto ginąć. Czasem warto ginąć. Powinien o tym zrobić materiał na TV gry kiedyś, kappa. No chodźcie tu, panowie. Zaraz wyrwę serce. Będzie mi przyjemnie się bawić z tymi panami. Fuck, z tym akurat bym panem się nie chciał bić. O, chwilę, może mogę tutaj wskoczyć wyżej. Okej, okay, nie wiem co to jest. Dobra, leży. Jeb. Pięknie go załatwiliśmy. Okej, okay, nie wiem co to daje. A, bo to jest do tego, do przeładowania. Właśnie, sprawdzałem co to... nie wiedziałem co do końca daje tutaj to kółko wokół. To chyba chodziło o to tylko, żeby... Że miało nam to... Kurde, wybaczcie. Nie mogę skupić na tym co mówię. Że to nam dawało informacje, jakby zostało do przeładowania tego paraliżującego strzału, tak? Tu jeszcze jeden gość się zrespił. Znaczy myślę, że go mogę olać jednak. Dobra, nie żyje. Fuck, no właśnie. I z nim się nie lubię bić. Bo to się bardzo źle dla mnie kończy zazwyczaj. Chodź tu. Właśnie tego dasza nie brakuje, że tak mógł na przykład do niego podbiec szybko i go po prostu rozwalić, no. Dobrze, że naprawdę w Eternalu to będzie. Jeszcze mówiąc, nie mogę się doczekać Eternala. Jeśli mam być cztery, całkowicie mówię to poważnie. Ja mimo wszystko, mimo tego, że jakby do Duma żyję takie, zobaczymy jak to będzie, jakaś tam głupia siekanka. Teraz mam takie, nie mogę się doczekać na Eternala. Po tym, co ja tutaj widzę. Chociaż tak jak mówię, mam pewne obawy wobec niego. O! Sekret, naprawdę to jest sekret? A jestem w szoku, że to jest sekret. Taki mało sekretny ten sekret, jeśli mam być szczery. Tak jak mówię, na początku myślałem, kurde, no to jakaś tam głupia siekanka, dam sobie radę, tak? Przeżyję to jakoś. Coś, no a teraz mam takie, ja chcę tego więcej, potem jak zacząłem grać w tego Duma. No po prostu niesamowicie dobre. Tylko boję się, tak jak mówiłem, chyba tej kolorystyki, że trochę będzie zmieniony klimat. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie w pełni. Musisz przestać. Bez filtrów energia piekieł jest bezużyteczna. Jak bardzo ma to w dupie. Wykryto zanieczyszczenie energetyczne. To jest wręcz piękne. Po prostu oni mówią, nie możesz tego robić, a on... Właśnie, że mogę. Jeb. Po prostu rozwala wszystko. No i przez to, że te poziomy też są w miarę krótkie i to jest właśnie bardzo zadowalające. O, a co to jest za nowe dziadostwo? Okej. Okay. Leży pan kolega. Ten skubaniec się no, teleportuje, co najgorsze. Ten nowy, którego poznaliśmy dopiero co. I też te ruchy potworów, animacje ogółem są tutaj cudownie zrobione, moim zdaniem. Prawda, jest to na tyle dobre, że... Przywoływasz, tak się gość nazywa. Że po prostu aż chce się grać. Chce się widzieć, aż chce się oglądać po prostu te wszystkie animacje. Chce się widzieć, jak te potwory nas schodzą. O, niechętny? To jest jakiś nowy potwór? Wygląda jak połowa z tych potworów, które już znamy. Kappa. Poczekajcie, ja może wskoczę wyżej. Wezmę sobie tylko jeszcze coś sensowniejszego jako broń.
Dobra, leżą. Jeszcze tutaj w ogóle u góry też muszę przeszukać ten teren, bo tego jeszcze nie zrobiłem chyba wcześniej. Hop. Co jeszcze tam do nas wali? Jest to jakiś jeden gość, nawet dwóch. Dobra, GG. Okej, to mam max, to mam max. Nic tu sensownego już więcej nie ma, jest jakieś przejście tylko dalej. To, co niszczysz, jest cenniejsze niż możesz sobie wyobrazić. To doskonałe i nieskończone źródło. Myślałem, że powie coś jeszcze, ale w sumie nasz chyba Doomslayer się jakoś nazywa. Ma chyba trochę w dupie to wszystko, o czym ten gość gada. No i proszę bardzo, kolejne ulepszenie pancerza. Mam już dwa. I myślę, że to przeznaczymy tym razem na zwinność. Chciałbym być szczery. Zręczność, tak? Szybciej zmieniasz broń. To do dupy to jest zupełnie, nieważne. Tutaj mamy. Punkt wymienienia wzmocnienia zdrowia wypełnia się do maksymalnej wartości. Czy my aktywujemy wzmocnienia raczej rzadko? Mam takie wrażenie. Baz będzie pulnął przy sekretnych lokalizacjach. Nie wiem, czy da radę coś robić. Czy ja to dam radę zauważyć. Więc ja na razie sobie zwiększę obrażenia od własnej broni. Jakby tak jak mówiłem, sekrety mnie jakoś bardzo nie... Znaczy, są fajne, ale mnie aż tak bardzo jakoś nie jarają, żebym się musiał nad tym, wiecie, wręcz... za przeproszenie spuszczać. Rozwalamy to, moi drodzy. Cholerę znowu. Musiałem po prostu rozwalić te beczki, przepraszam. Ja wiem, że sobie zadałem w sumie obrażenia i chyba nikogo tym nawet nie zabiłem. Ale po prostu miałem ochotę rozwalić sobie parę beczek. Leży? Leży? Fuck. Dobra. Leży? Właśnie, jest to, że wszystko zmieniam kółkiem myszy, bo jest mi po prostu wygodniej. Ja wiem, że to nie jest docelowy sposób na zmianę broni. A ja się zacząłem z tym gościem bić na pięści. No to była głupota z mojej strony akurat. I to, co się w ogóle tutaj dzieje na ekranie, ja w ogóle nie jestem w stanie wam wypowiedzieć tego, bo ja sam czasem wielu rzeczy nie widzę. Po prostu widzę 50 wybuchów na raz, czy coś, i to jest takie... Aha. No, umrzesz? Dziękuję. Padł. On też nie żyje? Jeszcze? Nie. Tak, jeszcze jeden. Cię kurde skampił gdzieś. A my natomiast zbieramy tutaj tarcze, amunicję. Tu można przejść, tam jeszcze bym chciał też zajrzeć. Zaglądam, czy gdzieś... O właśnie, jeszcze tam można pójść. Jezus, dobra. O, idziemy tam, bo jakby tam widzę, że jest misja. Znaleźć idziemy gdzieś naokoło zupełnie. Wychodzimy w sumie znowu na... Jakby to nazwać? Na powierzchnię poniekąd. Myślę, że tutaj będzie kolejny sekret, albo przynajmniej coś fajnego. Nie, to jest po prostu wejście do tego miejsca, czy to jest... To jest to samo miejsce, o którym myślę? Tak. No kurczę, ej, to dobrze wiedzieć. Tutaj są dwa wejścia takie, tego typu. Ja mam chyba do wyrzutni rakiet amunicji, ale ja z niej ogółem korzystam dosyć rzadko. Okej. Okay. Prawie teraz spadłem, bo się zapatrzyłem na broń, którą sobie wybierałem. Jest to fajne. O! A to co to jest? To co to jest? Po co to komu? A dlaczego? Fajne miejsce. I to jest dla mnie na przykład dużo bardziej sekretne niż tamto, co widzieliśmy do tej pory. A to gdzie nas prowadzi? Jakby zejść na dół, to raczej bym wolał nie schodzić. Cześć panowie. Witam i żegnam. Dobra, poszedł. Dlaczego ja się bawię bronią, której nie powinienem nic zużywać? Nie wiem, ale dobrze się bawię po prostu. I to mnie w tym wszystkim jara. Dobra, ten nie żyje. Wow. Ten starszy mi chyba znowu rozwalił, nie? Chyba tak. O nie, ile będzie nadrabiania? Znaczy mam nadzieję, że nie. Okej, z dosyć pozwala siedzieć informacje o ważnych przedmiotach. Tak, ale to mnie nie obchodzi, bo ja, tak jak mówiłem już, ja jakoś bardzo nie latam za sekretami. Jeszcze raz tam schodzimy w takim razie. Mamy 7 punktów ulepszenia broni już.
Szybko to zrobimy, myślę, bo dużo żeśmy mimo wszystko nie zrobili, tutaj w sensie nie stracili. Mam być szczery, tak w mojej opinii. Dobra. Zebrane, myślę, że tam się nie będę już cofał, bo tam też chyba nic specjalnego nie było, może trochę amunicji, ale to przeżyjemy. Chwilka, ale gdzie to było? Gdzie było to miejsce, o którym myślałem teraz? Moment. Tu u góry. A, bo ja się jakoś do góry dostałem, tak? Czekaj, się mylę. Chwila, lag mózgu. Prawie znowu spadłem. Jakieś tam do góry teraz dostałem, stąd. A nie pamiętam, jakoś tam jeszcze na pewno wejdziemy. Nie ma opcji, żeby mi tam nie daje rady wejść. Na pewno były stamtąd dwa wejścia, przynajmniej. Jezus Maria, ale lag mózgu najgorzej. Kurde, no nie, jednak tam jest to... Nie doprowadzi, dobra. Ja tam zaraz spróbuję jeszcze raz wejść. O, może tutaj? A, no proszę bardzo. Chyba miałem rację, poniekąd przynajmniej. Ten leży. Tu leży. Jest piękne. Nie znudzą mi się te fatality. Znaczy te fatality, to rozwanie ich, tak? W ten sposób. To jest po prostu zbyt piękne, że można było to olać. Okej, to już nie żyje. Wiesz, coś jeszcze słyszę tutaj niby. To może jest na dole, co? O, chyba tak. No gdzie pan jest? A, tu jesteś. To jeszcze ty gnoju starczą najgorszy, którego nienawidzę. Poszedł? Jebudu. Kolejny. Załatwiony. Dobra. A czy ja coś znajdę u góry? To jest dobre pytanie. To jest w sumie najlepsze pytanie. Bęk. O, jest! Drogi robocik. Nasz ukochany. To co, naprowadzanie czy zdalne? Naprowadzanie myślę, że bardziej. Nie jara. Z upgrade'u. Dobra. Coś jeszcze tutaj znajdę? Chyba... A jest. Jeszcze jakiś dodatkowy sekret. Piekierny burzyciel potworów. Dodatkowe informacje. Oczywiście mamy je gdzieś totalnie. Po prostu jak go spotkamy, to go spotkamy i o nim coś dowiemy w końcu. Ja tymczasem chcę jeszcze zejść na dół. Zobaczyć, co tutaj się znajduje. Głównie amunicja, a nam się na pewno też przyda. Bo nie mam jakoś bardzo dużo. HP. Dawaj mnie. Ładowanko. Dobra, i wyjdźmy. I czy wyjdę w tym miejscu, o którym myślę? Chyba tak. I co to oznacza? A tak. Zobacz, ja to zrobię celowo. To jest zrobić po prostu dwa przeskoki pomiędzy nimi. Bo też pięknie wygląda, przynajmniej moim zdaniem. Jak sobie właśnie możemy w ten sposób tak między nimi przeskakiwać, jak już są w tej formie, gdzie możemy ich jakby wykończyć. Dobra. A to tyle. Wracamy w takim razie do normalnej już jakby części rozgrywki. To mamy trochę tarczy. O, nie zebrałem tych w sumie rzeczy stąd. Tutaj wchodząc, gdzie wejdę? Czy ja wejdę w tym miejscu, w którym myślę, że wejdę? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Możliwe, ale nie jestem pewien. Za dużo rzeczy tutaj jeszcze, żebym wiedział, czy jestem w tym miejscu, w którym jestem. Tak, okej. Okay. Wszystko w porządku. Na dół zjedziemy za chwilkę. Na razie idziemy do góry, dalej. I kolejny filtr rozwalił, no po prostu... Kto by się spodziewał, prawda? Zanieczyszczenie energetyczne na poziomie krytycznym. Ja tam widzę coś fajnego. Ja tam widzę coś fajnego. Przez dekady sprzedawaliśmy ludzkości. Zrównoważyliśmy piekielną energię nauką, czyniąc ją przydatną i bezpieczną. Zażegnaliśmy kryzys energetyczny, gdy świat rozkładał ręce. Wiedziałem, nie możesz tego zrobić. No, chyba jednak mogę. Wydłuża czas wytrącenia demona z równowagi. Kolejne wyzwanie runy, wybaczcie, dopiero zauważyłem. Znieść za pomocą pistoletu 30 beczek, nim skończy się czas. Każda beczka daje nam plus 2 sekundy. W takim razie zróbmy to. Nie wiem dlaczego, strasznie się jaram. I pomimo, że tutaj odcinkiem 32 minuty, to ja na przykład mam takie coś, że ja czuję, jakby minęło 10. Może 20 czasem, ale na pewno nie 30 minut.
Najgorsze to jak się ten ekran tak trzęsie cały. Jak zniszczyłem beczkę blisko siebie. Okej. Okay, chyba nie możemy. Nie, dobra, możemy powyżej 6 sekund zejść. Wejść na się. Dobra. Jeszcze gdzieś tutaj jest jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Poszło. Ach, piękne. Piękne. Więc jak ja się jaram, nie wybaczę, jak wchodzi ten drift, ja automatycznie jestem wyłączony totalnie z życia. Dobra, niech ci ta gra ładuje szybciej, Halko. Wiem, że ci nie mam na SSD-ku, ale ładuj się szybciej. Liz. No dawaj, Doom. Dziękuję. Dum. Nieważne. To miał być żart. Dobra, druga. Aha, mamy nawet zablokowaną runę. Czyli nie jestem najczęściej z ulepszonych, puszczonych przedmiotów, okej, żeby ulepszyć próżnię. A to. I co nie, na razie zostaje przy próżni, bo to mi pozwala na to, żeby przeżyć czasem. Już mnie parę razy to uratowało. Przy okazji nie wiem, czy zauważycie, jak szybko w tej grze, jak dobrze jest zrobiony motyw jednak tego ładowania się tekstur. Bo one się ładują niesamowicie szybko. Ja wiem, że gra ma już trochę. W porównaniu na przykład do The Outer Worlds, ale w porównaniu do The Outer Worlds również ma naprawdę niemiłosiernie dużo lepszy system jednak właśnie, tak jak powiedziałem, ładowania tych tekstur. Doładowywania ich. Po prostu one w mgnieniu oka po prostu się zmieniają z tych kiepskich na lepsze. Natomiast no, w The Outer Worlds wiem, jak to wyglądało. To był ogromny minus moim zdaniem tamtej gry. Dobrze, ale skoro już sobie pogadałem, bo... Okej, ja tutaj wyszedłem, tak? Tam rzeczywiście były takie drzwi. Okej? Okay? Może wróćmy jednak do naszej głównej rozgrywki. Cały czas nie wiem, jak tam do końca do góry dojść. Ale to trudno. Chwila, to nie tutaj miałem przyjść. Chwila, zgubiłem moment, gdzie mam iść. Czekajcie. O Jezu, ale mi zagowało mózg. O, chwila. Tam jeszcze nie byłem. Tam mi tak naszło, że ej, w sumie to tam jeszcze mnie nie było. Jest ta gra, te poziomy, one są tak fajnie złożone. Z takiej ilości rzeczy też złożone, że to jest niesamowite dla mnie. O właśnie, zobaczcie, widzicie? Warto to było przez przypadek totalnie wrócić. Dla jednego ulepszenia pancerza, prawda, znowu. Dobra, coś tutaj jeszcze więcej na razie amunicji, ale amunicja mi nie jara. W takim razie wracamy i idziemy do dalszej części poziomu. Tylko muszę ogarnąć tak, żeby tam wrócić na spokojnie znowu. Totalnie zafiksowałem i już sam nie wiem do końca, gdzie jestem. Dobra, ja jestem teraz tutaj, a ja chcę wejść do góry. Mogę stąd wejść do góry. Chyba mogę. O! O! Ale może było fajny sekret na przykład schować. Tak całkowicie szczerze. Tak, wchodzimy. Idziemy już stąd, bo już nas nic tutaj specjalnego nie czeka. Tu jest kolejny ten zniszczony tylko. No i tyle. Po prostu wychodzimy. Jesteśmy teraz właśnie na tym wyższym piętrze, na które nie wiedziałem do końca jak... Nie, chwila. Znowu tu jestem. Aha, bo tamto piętro było niższe, tutaj mamy wyższe. Dobra. Powoli ogarniam. Powoli mi się mózg zaczyna odczopowywać. Powoli tak. Przepraszam, powtórzenie. Dwa razy. Czy to jest liczone jako sekret teraz? Nie sądzę, no właśnie. Pytam się właśnie, jak są liczone te sekrety i czy one są jakoś oznaczone specyficznie, czy po prostu to są przypadkowe na przykład drzwi, czy one są po prostu gdzieś tak porzucane i nie ma jakiegoś konkretnego wyznacznika tego, że coś jest sekretem. Istnieje na to szansa. Tak, znowu się zaczyna. Cudowna muzyka. Miód na moje uszy. Te fatalitki, wszystkie rozwałki. Nie da się, nadal się tym jaram. Okej. Okay. Wzmocnienie można wziąć w sumie. Ale nie mam za bardzo koło tym zniszczyć, wiecie. Trochę słabo je wziąłem może. No. Szkoda. A nie, czekajcie, mogę to i tak wyjąć, dobra. Może jeszcze damy radę coś z tego szału wyciągnąć jednak. O tak, tych ciężkich przeciwników możemy tym zabić. Cudowne. Złoto. Oj, złoto. Dobra. Ten szał był tego wart. Przywoływasz cholerny. Teraz się zrespił. Dobra, poszło. Czy mogę go dobić? Niestety się nie udało. Myślałem, że będę mógł na nim zrobić właśnie te... Ja wiem, że ja to nazywam Fatality. To jest po prostu cios kończący, ale Fatality brzmi lepiej. Bardzo się kojarzy z Mortal Kombat, prawda? Oj, proszę bardzo, kolejny
Kolejne ulepszenie pancerza. Znaczy już kurczę, prawie 35 minut na tym poziomie, żeśmy spędzili. Pamiętaj, że 12 rada 9 zawsze cię obserwuje. Tak, tak, dobra. Przełóż koniec. Otwórz śluzę. Chyba to będzie już praktycznie końcówka poziomu. Tak jak mówię, staram się, żeby jeden odcinek to była jedna. Przed produkowaniem energii musisz tylko zniszczyć ten ostatni filtr. Energia Argentu zniknie wówczas z naszego układu słonecznego. Cofniemy się do punktu wyjścia. O. Doomster, ty człowiek. Nie masz pojęcia, co właśnie zrobiłeś. Olivia nadal żyje. Wykryłem jej oznaki życia w wieży Argentu. Usunęła jeden z akumulatorów z bazy budynku. Posiada on unikalną sygnaturę energetyczną, którą możemy śledzić. Chcę powiedzieć, że Doomster jeszcze nie pieprzy z tym. To tyle. Nic więcej nie da się zrobić. Myślę, że się zawsze coś da. Zabij Olivię Pierce. Lecimy w takim razie, moi drodzy. Kończymy to. Wychodzimy z obiektu. I dziękuję wam bardzo za uwagę. W tym miejscu kończymy odcinek. Dość długi wyszedł jak na Dooma, ale było super. Śmieszne stworzy mi nigdy nie wychodziło, ale udało nam się zdobyć ukończyć dwa wyzwania. Znaleźliśmy jeden z pięciu sekretów. W sumie zabiliśmy praktycznie chyba wszystkich tutaj z tych. Zrobiliśmy dwa wyzwania runy, drony polowe zabiliśmy, znaleźliśmy dwa. Znaleźliśmy jeszcze baterię Argentu. No i za eksplorację dostałem w sumie troszkę tylko do rozwoju tego punktu. Tak więc będziemy mieli też trochę do ulepszenia broni na pewno. A tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i na razie. Cześć.